Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Minęła 8:30. W naszym studiu dr Marcin Wiszowaty, konstytucjonalista z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawia Jacek Naliwajek. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Prezydent Bronisław Komorowski skierował do Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii i systemu podatkowego. Proponowany termin referendum to 6 września. Wcześniej prezydent skierował do Sejmu projekt nowelizacji konstytucji umożliwiający wprowadzenie JOW-u w wyborach do Sejmu. Na swojej stronie konstytuty.pl napisał pan analizę zatytułowaną: dlaczego w obecnym stanie prawnym referendum na temat JOW nie może się odbyć? Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że jeżeli chodzi o pytanie dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych, to niestety dopóki nie dojdzie do zmiany konstytucji, takie referendum nie może się odbyć, ponieważ będzie dotyczyło kwestii niezgodnej z konstytucją, a obywatele nie mają prawa do zmiany konstytucji. Taka zmiana dokonuje się decyzją Sejmu i Senatu w odpowiednim trybie. Uważa się, i to jest zgodna opinia doktryny, że zmiany dokonywane w konstytucji muszą poprzedzać ewentualne referendum dotyczące ustaw. Natomiast jeżeli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze, to w tych okręgach wybory mogą odbyć się wyłącznie w systemie większościowym. Natomiast artykuł 96 Konstytucji wyraźnie mówi że wybory do Sejmu muszą być proporcjonalne. Ale prezydent mówi, zapytajmy społeczeństwo, czy są za tym, żeby były JOW-y, czy nie. Świetnie, tylko pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, że referendum to forma wykonywania władzy, sprawowania władzy, a nie sondaż opinii. Referendum to instytucja demokracji bezpośredniej, w związku z tym forma sprawowania władzy przez naród. Wyjątek od zasady, bo wiadomo, że przy 30 milionach uprawnionych do głosowania nie moglibyśmy podejmować wszystkich decyzji in gremio, dlatego instytucje demokracji bezpośredniej to wyjątki, takie jak referendum, ale jednak są to narzędzia, są to formy sprawowania władzy. W związku z tym konsekwencją referendum wiążącego, takiego, w którym weźmie udział więcej niż połowa uprawnionych, jest podjęcie konkretnej decyzji. No i wyobraźmy sobie teraz scenariusz, w którym naród mówi nie. To znaczy, że ta część konstytucji i ustawodawstwa jest od tej pory niezmienialna. Taka sytuacja została przewidziana przez ustrojodawcę i dlatego nie umożliwił jej przez wyraźne wskazanie, które podmioty mają prawo inicjowania referendum. A jeśli referendum byłoby wiążące, to znaczy większość Polaków uprawnionych wzięłaby w nim udział i opowiedziała się za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, no to parlament musiałby zrealizować wolę wyborców, jak rozumiem, bo byłoby wiążące, tak? A no właśnie, teraz pojawia się pytanie, jak się to ma do artykułu 235 ustęp 1 Konstytucji, który mówi o tym, kto może inicjować takie zmiany, i potem kolejnych ustępów tego artykułu, który mówi o tym, jak można je wprowadzać. Wyobraźmy sobie sytuację następującą. Tak jak pan redaktor powiedział, wyborcy czy naród ustami czy rękami swoich przedstawicieli większości, czyli tych, którzy mają prawa wyborcze, mają prawa udziału w referendum, stwierdza: chcemy. Konsekwencją, zgodnie z ustawą, jest konieczność realizacji tej woli w formie ustawy. Tylko ustawę czy projekt ustawy już złożono. Więc tak naprawdę ta konsekwencja ewentualna referendum już nastąpiła przed zarządzeniem referendum. Została złożona przez prezydenta propozycja, projekt ustawy o zmianie konstytucji. Więc tutaj w zasadzie doszło do zupełnego odwrócenia tej sekwencji. Ja powiem szczerze, jest mi bardzo przykro, że pan prezydent został postawiony w takiej sytuacji, bo przecież jest to głowa państwa, i mam ogromny żal do doradców, prawników, którzy nie przewidzieli takiego scenariusza i po prostu podpowiedzieli błędny scenariusz. No nie mam pretensji do historyka, mam pretensje do prawników. Ale panie doktorze, na dobrą sprawę, jeśli naród opowiedziałby się w referendum, że jest za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, swoje wątpliwości teraz chcę wyrazić, a ustawa czy projekt ustawy zaproponowany przez prezydenta nie dobiegłby jeszcze końca procesu legislacyjnego, to chyba nie byłoby deliktu konstytucyjnego, czy byłby? Z tym deliktem to jest oczywiście odrębna kwestia. Natomiast wyobraźmy sobie zupełnie, albo zwróćmy uwagę na zupełnie inny aspekt. Prawo do zarządzenia referendum ma prezydent, jeżeli zgodzi się na to Senat. Senat będzie podejmował decyzję w warunkach sytuacji, w której jeszcze takie referendum jest niemożliwe. Czyli gdybyśmy odwrócili to pytanie i zapytali się, co będzie przed decyzją narodu, będzie
ostatni bastion, czyli Senat. Senat ma się wypowiedzieć na temat tego, czy takie referendum jest między innymi dopuszczalne, bo tym się zajmuje Senat, chociaż Senat ma prawo również ocenić materialną stronę takiego referendum, ale formalnie powinien powiedzieć nie, ponieważ w momencie, czyli w ciągu tych 14 dni, jakie Senat ma na podjęcie decyzji, jeszcze nie było zmiany konstytucji i jeszcze pytanie o zmianę konstytucji przez naród jest niedopuszczalne. Senat zdecyduje właśnie, czy wyrazi zgodę na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie JOW-ów na posiedzeniu, jak powiedział marszałek Bogdan Borusewicz, 20-21 maja przed drugą turą. Pan mówi, że Senat nie powinien wyrazić zgody, dobrze rozumiem? Moim zdaniem nie powinien. Tak samo wyczytałem w takiej analizie profesora Piotra Uziemły, który właśnie mówi o tym delikcie konstytucyjnym i mówi, że Senat powinien jednoznacznie odmówić zgody na przeprowadzenie takiego referendum, niejako zastępując prezydenta w czuwaniu nad przestrzeganiem konstytucji. No, pan profesor Uziemły jest specjalistą w zakresie demokracji bezpośredniej, więc tutaj, jeżeli chodzi o jego opinię, na pewno można się z nią tylko zgodzić, chociaż mam taką samą, niezależnie od niej. To dlaczego prezydent występuje z taką inicjatywą? No, myślę, że to pytanie do prezydenta, pomimo wszystko. Nie wiem. A same jednomandatowe okręgi wyborcze, jeśli moglibyśmy porozmawiać teraz o tym systemie większościowym, tak? Pan uważa, że to jest dobre rozwiązanie? Myślę, że pytanie o jednomandatowe okręgi wyborcze to tak trochę jak pytanie o środę, czwartek albo wtorek. Jeżeli nie doprecyzujemy tego pytania, to w zasadzie ono jest niepełne, trudno na nie odpowiedzieć, bo pamiętajmy o jednej rzeczy. Wprowadzenie wyborów do Sejmu organizowanych w jednomandatowych okręgach wyborczych dopiero otwiera cały zestaw kolejnych pytań, w jaki sposób będziemy ustalali wyniki tych wyborów. Bo sam fakt, że mamy możliwość obsadzenia jednego mandatu, a nie jak dotychczas kilku, powoduje tylko i wyłącznie pytanie, kto wygra. Czy ten, który będzie miał najwięcej głosów, czy ten, który będzie miał najwięcej i jednocześnie ponad połowę. A to już generuje kolejny problem, bo jeżeli to drugie rozwiązanie, które uważa się za bardziej sprawiedliwe, no wyobraźmy sobie to pierwsze, ten, to który ma najwięcej, To tak jak w wyborach wszystko prezydenckich, tak? Że trzeba mieć 50% tak, plus jeden głos nie, druga tura by była. Ja sprostuję też z myślą o moich studentach. Większość bezwzględna to ponad połowa, nie 50% plus jeden. To taki błąd, który gdzieś tam pokutuje w książkach, ale to tak na marginesie. Także ponad połowa. Ale wracając do zasadniczego pytania. Jeżeli ustalamy, że to powinny być wyniki w miarę sprawiedliwe, chociaż wybory większościowe nigdy nie są za bardzo sprawiedliwe, są wzmacniające partię zwycięską czy kandydata, na pewno niesprawiedliwe, ale mają swoje zalety. Więc jeżeli to będzie zasada większości bezwzględnej, czyli ponad połowa, to teraz pytanie, a jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska tej większości, co dalej? Mamy scenariusz dwóch tur, ale kto do drugiej przejdzie? Dwóch najlepszych czy wszyscy oprócz najgorszego? Jeżeli nie chcemy robić drugiej tury, bo oczywiście wyborcy nie chcą chodzić ponownie na wybory, nie chcemy wydawać dodatkowych środków, mamy również gotowe scenariusze oparte na tak zwanym systemie markiza Condorceta. To zresztą ciekawa postać, arystokrata francuski, który zapłacił wysoką cenę za swoje zainteresowanie demokracją i wyborami, ponieważ zginął w czasie rewolucji francuskiej. Natomiast zawdzięczamy mu system szeregowania preferencji wyborców na listach. On właśnie był jednym z pierwszych, bo na pewno nie pierwszym, który się tym zajął. I dalej, jak w takim razie ustalimy te wyniki? Więc dla mnie pytanie o jednomandatowe okręgi wyborcze tak naprawdę nie jest dobrze postawione. Ale jednomandatowe okręgi wyborcze w rozumieniu brytyjskim powodują zabetonowanie sceny politycznej? Powiem w ten sposób. W amerykańskim czy w brytyjskim systemie, brytyjskim mniej od dobrych 100 lat, ponieważ tam pojawiła się trzecia partia konkurencyjna. Teraz zauważamy, że partia liberalno-demokratyczna gdzieś tam odpada, pojawiają się Szkoci. Tam są pewne zjawiska, czy zachodzą pewne zjawiska nowe. Natomiast w Stanach chodzi o zabetonowanie sceny politycznej, bo cały amerykański system oparty jest na dwóch partiach. Gdyby nagle pojawiła się trzecia konkurencyjna, amerykański system ustrojowy, może nie rozpada się, ale jest w poważnych tarapatach, o czym mówią Amerykanie. Więc ten system jest tam ściśle dostosowany do sceny politycznej. Patrząc na realia Polski, sądzi pan, że to by było też wówczas, nie wiem, doprowadzenie do systemu dwupartyjnego? Powiem w ten sposób. Na pewno system wyborów odbywających się w okręgach jednomandatowych, o tym zresztą mówią matematycy, politolodzy, specjaliści, którzy to przeliczali, rzeczywiście doprowadza do utrwalenia, zabetonowania sceny politycznej i do wzmocnienia partii dużych, najczęściej dwóch partii, czyli zmierza do powstania systemu dwupartyjnego. Tak jak mówię, w Stanach jest to wręcz konieczne, ten system jest tam racjonalny. W Zjednoczonym Królestwie, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przez dziesiątki lat ten system opierał się przecież na opozycji i na rządzie, czy na rządzie i na opozycji. Nawet parlament
nawet Izba Gmin jest tak skonstruowana, że mamy... Ławy po lewej, ławy po prawej. Dokładnie tak, mamy dwie strony. Teraz mają z tym kłopot, mamy ten piszący parlament, nerwy związane z tym, czy znowu się on nie pojawi. Także no, Anglicy muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Brytyjczycy, co dalej. W Polsce nigdy nie mieliśmy takiego systemu, nigdy nie mieliśmy systemu opartego na dwóch dużych partiach. W związku z tym tu się pojawia pytanie, czy chcemy. To jest odrębna dyskusja, czy to by było dobrze, czy źle. Jakie? Otwarta sprawa. Natomiast bądźmy świadomi konsekwencji. To też jest śmieszne, ktoś kiedyś powiedział słusznie, że największy orędownik tego systemu nie miałby szans, żeby takie wybory wygrać. Więc chodzi to o Pawła Kukiza, ciekawe. Tak? Myślę, że tak. No w tym momencie, jako debiutant na scenie, pewnie były nie miał na to szans. A inny system, który wydaje się być bardziej przyjazny, spełniający te postulaty, o których mówi Paweł Kukiz, stosowany w Irlandii, czyli taki pojedynczy głos przechodni. Na czym on polega? To właśnie to, co powiedziałem. To jest system związany z pomysłem Condorceta, czyli wyborca udziela swojego głosu w ten sposób, że numeruje w kratkach obok nazwisk kolejność. Najbardziej proponuje kandydata numer jeden. Ten mi się podoba najbardziej, to jest jedynka. Jeżeli on nie uzyska odpowiedniej liczby jedynek, to wtedy daje mój głos dwójce i zaznaczam kogoś jako drugiego. Jeżeli dwójka nie uzyska, ewentualnie trójka i tam oczywiście w zależności od ilości kandydatów ta liczba jest ustalana, ile jest tych kratek, ile jest tych możliwości. Następnie zlicza się jedynki, karty jedynek, no i potem następuje kolejne pytanie. Jakim systemem będziemy dzielili, powiedzmy, albo dalej rozdzielali te głosy? Jest system singapurski, na przykład w wyborach prezydenta Singapuru, gdzie ustala się to w ten sposób, że do drugiej tak zwanej tury, bo nie ma drugiego głosowania, przechodzi dwóch najlepszych i zliczamy następnie wszystkie głosy pozostałych w taki sposób, że sprawdzamy, który z tych pozostałych dał swój drugi głos na najlepszego, a który na drugiego. On bardziej oddaje preferencje wyborcze? Tak, uważa się, że ten system najbardziej oddaje, ponieważ nie ma żadnej drugiej tury, przeliczników, współczynników i on jest najbardziej fair. Oczywiście pod warunkiem, że wyborca ponumeruje wszystkie kratki, a nie możemy go do tego zmusić. Jeżeli stwierdzi, dobrze, trzech pierwszych znam, a potem już nie, no to w takim razie nic nie wpisuje, więc on gdzieś tam po drodze się zatrzyma. No i oczywiście wszystko to zależy od tego systemu przeliczania, co będzie potem, jak będziemy te głosy przeliczali. W Irlandii, na Malcie, jeszcze w wielu innych krajach, w Australii są tego typu. Panie doktorze, wydaje się tak, że ten system większościowy na modłę brytyjską czy amerykańską jest jasny, czytelniejszy dla wyborców. Tak? Mieliśmy wybory parlamentarne, w których odsetek głosów nieważnych był olbrzymi, ponad 17%. Nie obawia się pan, że jeśli zaczniemy wprowadzać inne modele, bo mówi się o modelu niemieckim, takim mieszanym. To jest dosyć skomplikowany system. Tak. Ten z numerowaniem kratek być może też okazać się dla wyborców skomplikowany, że będziemy mieć wielki odsetek głosów nieważnych. Powiem tak, każdy system ma swoje plusy i minusy. System większościowy jest tańszy, system większościowy jest prostszy i system większościowy jest bardziej zrozumiały dla wyborcy, ponieważ on rozumie, że ten, który ma najwięcej, wygrał. Najwięcej, tylko tyle więcej, ile pozostali, czy powiedzmy drugi z kolei, albo najwięcej, to znaczy więcej niż wszyscy pozostali. To jest dosyć proste, myślę, że każdy jest w stanie to zrozumieć. Natomiast ten system no, wyklucza ogromną część kandydatów z wyników, ponieważ tylko zwycięzcy. Zwycięzca bierze wszystko. Po angielsku nawet nazywa się to first past the post. Kto pierwszy, ten lepszy, albo pierwszy bierze wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o system proporcjonalny, on jest bardziej skomplikowany, bardziej niezrozumiały, bardziej skomplikowany również dlatego, że dłużej liczymy wyniki, on jest droższy, pojawiają się w związku z tym podejrzenia, dlaczego tak długo. No i oczywiście w efekcie bardzo wielu wyborców jest przekonanych, że dochodzi do jakichś nieprawidłowości. Natomiast on jest bardziej sprawiedliwy, to znaczy ze względu, sama nazwa o tym mówi, proporcjonalnie rozdziela mandaty wedle preferencji wyborców. Niestety, tutaj nie ma rozwiązania idealnego. Oczywiście, ktoś kiedyś zażartował, że rozwiązaniem idealnym, najbardziej demokratycznym jest losowanie. To znaczy, podobnie jak sędziów w ławach wyborczych w Stanach, losujemy obywateli i w tym momencie dowiadujemy się z listu, który do nas przychodzi, że w następnej kadencji będziemy posłem. Jest to jakiś pomysł, ale oczywiście to raczej żart, ponieważ wiadomo, że po drodze partie polityczne dokonują pewnej preselekcji kandydatów. No a takie losowanie mogłoby spowodować, że w 460 posłów w następnej kadencji nie byłoby za bardzo w stanie podjąć się swojej funkcji, więc nie ma idealnych rozwiązań. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.